Już jesteśmy. Bardzo mi miło. Ja się nazywam Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, a moim gościem jest dzisiaj Karolina. Witam Cudowna, serdecznie. piękna, z którą Ach. się widzę po wielu, 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 wielu latach. Nawet nie jestem w stanie Dokładnie. zliczyć, ile to już lat i może lepiej nie liczmy, tak, Dokładnie. żeby nie zdradzać, jak Jesteśmy ciągle jesteśmy młode młode. duchem. Tak jest, Tak. jak jesteśmy młode, więc nie zdradzamy. To, o czym chciałam dzisiaj porozmawiać z Tobą, to o podróżowaniu, o samolotach, jeszcze o paru takich kwestiach. Jasne. Powiedz mi, Karola, właśnie, na sam dobry początek, jak bardzo lubisz podróżować? Oj, powiem ci, uwielbiam od zawsze. Właściwie na pytanie, jak najchętniej spędziłabyś wolny czas, no to właśnie podróż gdziekolwiek. To wiesz, nie musi być inny kraj. To może być chociażby wyprawa, wiesz, do lasu, bo ona również może być podróżą, taka eskapada, więc no, towarzyszyło mi to, wiesz, od zawsze i to jest coś, co odpręża, odmóżdża i dodaje nowych doświadczeń też przy okazji. A w takim razie, jak bardzo lubisz być głową w chmurach, czyli spędzać czas w samolotach? Według mnie w ogóle samolot, słuchaj, od zawsze był najbezpieczniejszym przede wszystkim środkiem komunikacji i moim ulubionym. Uwielbiam tą adrenalinkę od samego przyjazdu, wiesz, na lotnisko, co się będzie działo, te wszystkie prześwietlenia, rentgeny, jak przebiegnie lot, czy będzie turbulencja, czy jej nie będzie, czy dolecimy o czasie, czy będzie opóźnienie. Zawsze we mnie wzbudzało to takie mega, mega fajne emocje i pomimo tego, że latałam już no, x razy, to za każdym razem jest to coś w ogóle super, a przede wszystkim też te widoki. Widoki właśnie z głową w chmurach. One też zawsze są inne. To nie jest nigdy coś identycznego. Zawsze są to nowe emocje, nowe po prostu wizje. I powiem ci, że ja zawsze robię zdjęcia też w oknie, z okna samolotu. Zawsze mówię, chociaż tych lotów już było tyle. Nigdy nie śpię, zawsze patrzę. Nawet jak lot jest bardzo długi i nigdy ci nie zmrużyło oko? Nawet powiem ci, tak, powiem ci, moja mała zawsze w samolocie śpi, zresztą Rafał tak samo, a ja nie, bez względu na to, czy jest dzień, czy noc, to po prostu muszę się patrzeć, czytam książkę ewentualnie i w międzyczasie zawsze zerkam. Naprawdę to lubię. W którym momencie życia dotarło do ciebie, że samolot to jest dla ciebie fantastyczna sprawa i że jesteś stworzona do samolotu, ale nie tylko jako turysta? Powiem ci, że ta historia była taka dość rozwarstwiona, że tak to określę. Tak naprawdę o byciu stewardessą to ja marzyłam, być może zabrzmi to banalnie, ale rzeczywiście tak było, wiesz, od wczesnego dzieciństwa i też się, wiesz, przebierałam i udawałam właśnie, że wiesz, że jestem stewardessą. Natomiast przyznam szczerze, że wydawało mi się zawsze, że ja niekoniecznie spełniam kryteria, ale nie dlatego, że w siebie nie wierzę absolutnie, tylko zawsze mi się wydawało, że stewardessa powinna być przede wszystkim bardzo wysoka, wiesz, i kilka takich innych kwestii na to wpływało, że wydawało mi się, że jednak to no nie przejdę, że nie uda się, aż któregoś dnia osoba, która właśnie pracuje w tym zawodzie, spotkałyśmy się, była, wiesz, bardzo luźna rozmowa i ona zapytała, kurczę, Karola, ty byś nie chciała spróbować, żeby zostać stewardessą, a ja jej właśnie wtedy odpowiedziałam, wiesz, tak naprawdę zawsze chciałam, ale wiesz, teraz mam fajną pracę, wiesz, jestem zadowolona, właściwie to nie chciałabym nic zmieniać, bo czuję się świetnie, wiesz, w tym, co robię, no i gdzie tam, mówię ja, no przecież nie, przecież się nie dostanę. Ona mówi, słuchaj, jak tylko będziesz miała okazję, to próbuj. No i słuchaj, jakiś czas potem rzeczywiście tak to się potoczyło, że no niestety już nie mogłam pracować tam, gdzie pracowałam i tak właśnie bardzo, bardzo preferowałam akurat to, co robiłam. I zaczęłam się zastanawiać, co ja bym mogła i co ja bym chciała w życiu robić, żeby sprawiało mi to i przyjemność, żeby to nie była praca za karę, że tylko, wiesz, praca sama dla pracy, tylko żeby właśnie jeszcze chodzić do tej pracy z uśmiechem, czerpać jakieś nowe doświadczenia. Albo czy jest w ogóle coś, co w życiu bym chciała robić, a jeszcze tego nie spróbowałam. I wtedy właśnie przypomniała mi się ta znajoma, tak mi to zaświtało w głowie. I to był chyba jakiś taki zbieg okoliczności, zrządzenie losu właściwie, że tak po prostu zaczęłam przeglądać właśnie oferty i okazało się, że rzeczywiście jest rekrutacja do danej linii lotniczej. No i poszłam na tą rekrutację.
Poszłam na tą rekrutację, ale niestety odpadłam. Za pierwszym razem odpadłam, natomiast wyzwoliło to we mnie już taką nutkę chęci sprawdzenia, dlaczego ja odpadłam. Więc dlaczego nie spróbować jeszcze raz? Udałam się za 2 miesiące na ponowną rekrutację, również do tej linii, ale okazało się już na początku, czego ja wcześniej nie sprawdziłam niestety, że to jest za szybko, ponieważ musi być odstęp pomiędzy rekrutacjami danej osoby, jeżeli by chciała właśnie spróbować swoich sił ponownie. Poszłam po raz trzeci, już w tym odstępie, kiedy miał być, akurat tak się złożyło, że te rekrutacje były. No i niestety też nie, ale już przynajmniej znałam przyczynę, dla której się nie dostałam do tej linii. Niestety nie mogę ci zdradzić, jaka była ta przyczyna tak profilaktycznie, natomiast stwierdziłam, że sprawdzę, czy w innych liniach również to jest powód do dyskwalifikacji właśnie danego pretendenta. Czyli ale masz poszłam motywację na to, w sobie, masz zacięcie. Powiem ci, chciałam, jak już zrobiłam ten krok, to już nie chciałam się cofnąć, póki się nie dowiem właśnie, póki się nie sprawdzę na tej drodze, no chyba, że automatycznie będzie, że nie i, i koniec i no i nie da rady. Pojechałam na tę rekrutację do innej linii lotniczej, ale pojechałam na kompletnym lajcie, bo w tych poprzednich rekrutacjach taka byłam troszeczkę mimo wszystko spięta, bo jeszcze nie do końca wiedziałam właśnie, co mnie może czekać, na czym to polega, o co w ogóle chodzi. Pojechałam tylko taka, a dobra, pojadę, odbębnię, okaże się i tak pewnie, że nie, więc zazwyczaj jest tak, że jak się na coś nie nastawiam, że jak się właśnie nie spinam, to wtedy się udaje. I rzeczywiście tak było, wyobraź sobie, przeszłam przez te wszystkie etapy, ponieważ każde rekrutacje również mają swoje etapy, to nie jest tylko tak, że wchodzisz już wiesz, czy tak, czy nie, tylko no po prostu kilka, i w każdej linii lotniczej również te etapy wyglądają troszeczkę inaczej. No i wyobraź sobie, że przeszłam przez te wszystkie szczeble i się dostałam. Było to dla mnie kompletnym mega zaskoczeniem, ale okazało się, że niestety baza, którą powiedz, ja... Jak długo w ogóle trwa ta rekrutacja? To jest jeden dzień, to jest kilka tygodni? Tyle możesz powiedzieć? Wiesz co, sama rekrutacja, jako rekrutacja, no to trzeba sobie zagospodarować cały dzień na to rzeczywiście. Bo tak jak wspomniałam, to jest kilka etapów. Jest test pisemny z języka angielskiego, jest rozmowa po angielsku, mogą być scenki, jest właśnie rozmowa indywidualna. U każdej linii inna kolejność, w każdej linii inny odstęp między tymi etapami. Więc tak, trzeba sobie zagospodarować cały dzień na to. Na odpowiedź, no to wiadomo, wszędzie może być również inaczej. Natomiast tam, gdzie się właśnie dostałam, to okazało się, że no niestety baza docelowa nie będzie tutaj gdzieś działa, czyli w Katowicach, na Katowice-Pyrzowice, tylko właściwie za granicą, więc no z racji tego, że jestem na etapie życia, na jakim jestem, nie chciałam wyjechać na, uwaga, 6 tygodni szkolenia, ponieważ tyle minimalnie trwa szkolenie i to raczej w każdej linii lotniczej. Natomiast dodało mi to znowu takiego wiatru w żagle, że mówię, kurczę, skoro tutaj się dostałam, no to może jeszcze gdzieś spróbuję, tylko że mnie zawsze zależało na tym, żeby to były linie, wiesz, czarterowe, krótkodystansowe. Ja nie chciałam być na tak zwanych pobytach, czyli po prostu, wiesz, być gdzieś przez kilka dni, no bo mam rodzinę i po prostu chciałabym wracać do domu, a taki pobyt ewentualnie, to żeby to był tylko taki, wiesz, bonusik od czasu do czasu niż codzienność. Ale to było chyba zrządzenie losu, bo okazało się, że kolejna linia ma rekrutację. No i tam już przeszłam wszystko, dostałam się, baza w Katowicach, tak, naprawdę, więc tak musiało być. I ja właśnie myślę, a propos, powracając teraz do twojego pytania, na wszystko w życiu powinien przyjść odpowiedni czas, moim zdaniem. I to, że o czymś marzysz w danej chwili, nie oznacza, że to marzenie możesz próbować realizować, może się zrealizuje akurat wtedy. To może być zupełnie odległe w czasie i ja naprawdę w to wierzę, że na wszystko w życiu musi przyjść ten czas. Pięknie. Jejku, wiesz co, zazdroszczę ci trochę, powiem ci szczerze, zazdroszczę ci, bo wiesz co, piękne są takie momenty, ja to miałam w dziennikarstwie, kiedy będąc bardzo malutkim, no może nie takim malutkim, bo teraz obrażę kogoś, o kim chcę powiedzieć, a ten ktoś jest dalej przystojny i młody,
ale pamiętam jak dziś, jak byłam dzieckiem i oglądałam serwis sportowy i widziałam Rafała Paterę, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i powiedziałam sobie, jak ja bym chciała poznać tego gościa. No i poznałam tego gościa, tak? I zresztą nie tylko tego, wielu innych cudownych ludzi, z którymi miałam przyjemność pracować i ja pamiętam to uczucie. To było nie, to, tego się nie da po prostu opisać, kiedy spełniają się takie bardzo dziecięce marzenia, o których byś kiedyś nawet nie pomyślała, że one mogą się zrealizować, ale wiesz, co sobie myślę, że te dziecięce marzenia gdzieś bardzo głęboko się w nas kodują. Nawet jak o nich zapominamy po latach, i to obojętnie, ile mamy potem lat, czy 20, czy 30, czy 40, czy 50, czy 60, właśnie może przyjść taki moment na realizację tej dziecięcej pasji i tych dziecięcych marzeń. I tylko sobie myślę, że wtedy trzeba być po prostu na to otwartym. W sensie Dokładnie. Takim, żeby się nie zablokować, żeby sobie nie powiedzieć, nie, jestem za stara, jestem za brzydka, jestem za gruba, jestem za chuda, jestem za niska, nie nadaje się, tylko nabrać rozpędu właśnie wtedy i to jest cudowne. No i dobra, no ale dobrze, no fajnie, fajnie, no już jesteśmy wysoko, już lecimy, emocje sięgają adrenaliny. Lecimy emocjami. Lecimy emocjami, bo nie możemy polecić samolotem. No właśnie, ja myślę, że dla ciebie to jest bardzo trudny czas, bo szkolenie zaczęłaś, no i co dalej? No właśnie, to tak notabene twojego dałaś nagłówek właśnie takie stewardessy na początku swojej drogi i to właśnie jest prawda w tym, że na początku swojej drogi do bycia stewardessą, bo no właśnie, zaczęło się szkolenie, przeszłam przez 2 tygodnie tego szkolenia, no i no niestety, jesteśmy wszyscy zawieszeni, uziemieni w wielkiej niewiadomej oczekiwaniu, co będzie dalej, więc tak naprawdę jeszcze pozostałych tygodni szkolenia, które nam pozostały, no nie mogliśmy odbyć może, przepraszam. No a naprawdę wielka szkoda, bo już latanie też samo w sobie, wiesz, ale to jest ogrom wiedzy z takiego szkolenia, które może się przydać w życiu codziennym. Ja będąc tam 2 tygodnie, czułam się na takich mini studiach, za które nie muszę płacić, a które naprawdę w moje życie, w moją wiedzę mogą wiele wnieść. Każdemu wydaje się właśnie, że stewardessa to jest taka, kolokwialnie mówiąc, kelnerka na pokładzie, a to kompletnie tak nie jest, pomimo tego, że rzeczywiście podczas każdego lotu ona obsługuje ten serwis, ale odpowiedzialność, jaka ciąży na pracy w tym zawodzie, jest no nieporównywalnie większa. W takiej szerokości książkę otrzymaliśmy do nauki właśnie przez ten czas 6 tygodni. No i każdy sobie może pomyśleć, o czym można się uczyć przez 6 tygodni do tego zawodu. A to się okazuje, że naprawdę bardzo wielu rzeczy, o tym, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, jak udzielić pierwszej pomocy, trzeba znać jakieś podstawy serwisowe w ogóle z samolotu. No i jeszcze co, przede wszystkim podstawy bezpieczeństwa, bo stewardessa jest przede wszystkim odpowiedzialna za bezpieczeństwo pasażerów. No właśnie, o czym bardzo często zapominamy, tak? Bo jednak te stewardessy to są piękne kobiety, pięknie pomalowane, pięknie ubrane, wyglądają szykownie, gustownie, fajnie się w ich towarzystwie czujemy, no ale jak trwoga to do Boga, tak? Gdyby nie one na pokładzie, to co my byśmy biedni zrobili? Przecież pilot nie opuści swojego miejsca i nagle nie zacznie ratować ludzi. To wszystko zależy od was właśnie. Nasze życie jest w waszych rękach. To stewardessa właśnie jest odpowiedzialna za ewakuację pasażerów, no i za właśnie szereg innych czynności, o których przeciętny pasażer nawet sobie nie zdaje sprawy. Natomiast to jest naprawdę coś mega, mega ciekawego. Wiesz, w każdej pracy zawsze się ma szkolenia, ale te szkolenia przeważnie tak trwają, plus minus tydzień. A tutaj jest 6 tygodni teorii i praktyki. Też trzeba wiedzieć, jak ugasić pożar. To też jest ćwiczenie praktyczne. Też są ćwiczenia na basenie, więc no, to jest po prostu coś fascynujące i bardzo bym chciała móc dokończyć to szkolenie i móc lecieć w chmurach, ale po tej, w cudzysłowie, drugiej stronie barykady,
być z ludźmi dla ludzi, bo to jest właśnie dla mnie istota pracy. Ja jestem osobą, która no nie mogłaby pracować w zamknięciu przed komputerem 8 godzin, tworząc tabelki, z wielkim szacunkiem i pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie taką pracę wykonują i lubią, ale właśnie o to chodzi, że to trzeba lubić. Jedni tak, drudzy inaczej. Ja muszę być wśród ludzi, dla ludzi, a jeszcze przy okazji dodatkowo fajnie się przy tym czuć dobrze i czerpać nowe doświadczenia. Także, powiedz mi, Karola, tak, jak ty się poczułaś w momencie, kiedy no nadeszła ta nasza nieszczęsna pandemia i popsuła plany życiowe właściwie wszystkich nas, bo każdy chciał coś zrobić, no i nie bardzo teraz do końca tak możemy, tak jakbyśmy chcieli i co byśmy chcieli. No i pamiętasz ten dzień, kiedy ktoś ci powiedział, kończymy na razie. Wiesz, my akurat byliśmy wtedy w trakcie szkolenia, ja i cała moja grupa, w ogóle fantastyczna i pozdrawiam ich wszystkich, super, super ludzie, naprawdę bardzo, bardzo liczna grupa, ale jakoś tak fajnie się razem trzymaliśmy, współpracowaliśmy i fajnie by było, jakbyśmy mogli jednak wrócić w tym samym składzie, dokończyć właśnie to, co zaczęliśmy, a potem właśnie razem wyfrunąć przez tworza. Pamiętamy dokładnie ten dzień, bo w ogóle zastanawialiśmy się, zanim to nastało, od kilku dni poprzednich, czy rzeczywiście będzie tak, czy tak też nie będzie, no bo wiadomo, że słychać było z każdej strony, co się dzieje już na świecie. No i nastąpił ten moment, kiedy no, dowiedzieliśmy się, że niestety szkolenie musi zostać przerwane, a co dalej, no to po prostu tego nie przewidzi nikt. I uwierz mi, że chyba nie było osoby, która nie byłaby zawiedziona mimo wszystko, pomimo że każdy zdawał sobie z tego sprawę, no bo już, jak wspomnieliśmy, nastawialiśmy się na to dużo wcześniej, to jednak no wielki żal i cały czas mieliśmy jeszcze gdzieś nadzieję, że może coś się zmieni, że jakoś to szybko przejdzie. No ale no cóż, jesteśmy dalej w tym samym punkcie, na którym się to zakończyło, więc. No przykro. Ale wiesz, no wiecznie to trwać nie będzie. Kiedyś się to wszystko musi skończyć. Chyba. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy cali i zdrowi i jeszcze właśnie będziemy mogli podróżować właśnie. Powiedz mi jeszcze, Czy to jakoś tak mocno wpłynęło na też na wasze życie, na to, że jakby ta pandemia przyszła i no, ty musiałaś gdzieś przerwać i zawiesić swoje plany, no to też wpływa na rodzinę w jakiś tam sposób i na to, co się dzieje gdzieś tam w tym naszym najbliższym otoczeniu, czy u ciebie to były jakieś takie trudne sytuacje, czy raczej no nadzieja jest silniejsza, że to wszystko się ładnie potoczy? Wiesz co, powiem ci, że u nas ta nadzieja jest silniejsza, że jednak wszystko dobrze się potoczy. W ogóle nawet ci pokażę, moja córka nawet tworzy dla mnie takie, otóż to, rysunki, czyli mamy tęczę, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie pięknie, jeszcze wszystko przed nami i to jest właśnie też to, czego chciałabym ją nauczyć, czyli żeby nie robić nic na siłę albo trwać w czymś, co nie sprawia ci jakiejś przyjemności, satysfakcji, tylko dla celu samego w sobie, tylko żeby ten cel właśnie miał jakieś takie podłoże na twoim nastawieniu, na twoim humorze, no bo prawda jest taka, że w pracy spędzamy ileś czasu w ciągu dnia, to jest właściwie często nawet 3/4 dnia, więc powinniśmy czuć się dobrze właśnie z tym, co robimy, z tym, co robimy, z ludźmi, z którymi jesteśmy i właśnie dążyć do tego, żeby realizować to, co się zaplanuje, ale żeby to było coś, co chcemy sami, a nie do czego nas ktoś próbuje nakierowywać, bo każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby i sytuacje w życiu też są różne. To jest, widzisz, i stoimy na tym etapie, na którym jesteśmy, a w samolocie też się zdarzają sytuacje różne, czyli nie przewidzisz. Teraz tak jak nie przewidzimy, kiedy i czy w ogóle będzie możliwość powrotu do tego, co zaczęliśmy, tak samo sytuacje w samolocie też są inne. Każdy lot jest inny, chociaż się wydaje, są miejsca, ludzie siadają, wyjeżdża serwis, są komunikaty, instrukcje, jak zapiąć pasy i wszystko inne. Ale jednak każdy lot jest inny, tak jak każdy widok jest inny, więc
nie ma co się nastawiać, będzie co będzie, ale trzeba właśnie mieć nadzieję, że skoro już jesteśmy na tej drodze, to po prostu na razie jest to chwilowy postój, a wnet będziemy mogli ruszyć do przodu. Nie o to chodzi, żeby w miejscu stać, tylko żeby, tylko żeby działać, lecieć. Jak tylko będzie możliwe. I żeby lecieć przede wszystkim, dokładnie tak. Powiedz mi, a ty się nie boisz tej odpowiedzialności za ludzkie życie? Powiem ci, że ja właściwie jestem ogólnie taką osobą, która lubi pomagać ludziom. W ten czy inny, wiesz, w ten czy inny sposób, nie wiem, nawet widzę jakąś starszą osobę z ciężką torbą zakupów. To jest dla mnie jakiś odruch bezwarunkowy, że ja po prostu idę i się pytam, czy ja mogę, wiesz, pomóc. Nie zastanawiam się nad tym, nie zastanawiam się nad tą odpowiedzialnością, bo w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc, to u mnie się to dzieje po prostu automatycznie. Ja nie mam wykształcenia, wiesz, sama dobrze wiesz, ani medycznego, ale też w swojej karierze zawodowej jakiś tam element nabrałam, ale bez względu na to, czy potrafię, czy nie potrafię, to dla mnie ten człowiek drugi zawsze był bardzo, bardzo ważny i nigdy nie bałam się pomagać, zawsze lubiałam wiedzieć, że wszyscy są zdrowi, bezpieczni i wtedy ja sama właśnie miałam taki spokój sam w sobie, więc między innymi to też był jeden z powodów, który sprawił, że chciałam spróbować właśnie swoich sił w tej kategorii. Dla nas, wiesz, dla osób, które w ogóle nie są związane z lotnictwem od tej strony takiej profesjonalnej, no, mi się na przykład zawód stewardessy zawsze kojarzył z pewnego rodzaju magią, bo jakby my je widzimy, my je znamy, ale bardzo mało właśnie wiemy o tym, kim one tak naprawdę na tym pokładzie są. Trochę nam zdradziłaś, ale powiedz mi, czy ty jakby właśnie mając wyobrażenie jakieś o stewardessach, mimo wszystko byłaś zaskoczona tym, po pierwsze, czego, jakby nie wiem, co do ciebie mówią, w jaki sposób się do ciebie komunikują, jak ciebie traktują, czy no właśnie, czy jakby tutaj jest to takie poczucie tego profesjonalizmu, że ty jesteś bardziej właśnie częścią załogi, tak? Taką, tym takim trzonem wręcz załogi, aniżeli, no, aniżeli tam po prostu ładną dziewczyną, no tak to ujmę. No, tego akurat jeszcze nie miałam możliwości sprawdzić, no bo jeszcze tego swojego pierwszego lotu odbyć nie odbyłam, no bo nie skończyłam szkolenia, jeszcze nie dostałam, wiesz, certyfikatu. Natomiast wydaje mi się, że pomimo iż załoga zmienia się na każdym locie dość mocno i to nie jest tak, że zawsze lecisz z tymi samymi osobami, to z tego, co ja zdążyłam zaobserwować jako pasażer i czego nauczyłam się na szkoleniach, to jest to, że po prostu jesteśmy zespołem bez względu na to, czy się znamy, czy się nie znamy i po prostu nie można dać się, wiesz, sprowokować. Wiesz, ludzie są różni i chodzi o to, żeby zachować zawsze ten stoicki spokój bądź po prostu tak sytuację przeinaczyć, żeby albo rozluźnić, ale żeby, wiesz, każdy wiedział, gdzie jest jego, wiesz, w cudzysłowie też miejsce, jakby na to, wiesz, nie spojrzeć. Natomiast to jest, nie, wiesz, ja się w ogóle nie obawiam o takie rzeczy, ale, wiesz, życie zweryfikuje, jeżeli będzie mi to dane. Powiem ci, że bardziej byłam zaskoczona tym, ile rzeczy trzeba załatwić, żeby w ogóle móc przystąpić do takiego szkolenia po otrzymaniu pozytywnych wieści o przejściu rekrutacji. Bo to też jest dość ważny wątek, że to nie jest samo badanie od lekarza medycyny pracy, bo to również trzeba przejść badania od lekarza orzecznictwa medycyny lotniczej dodatkowo. Trzeba przetłumaczyć sobie paszport, właściwie nie paszport, tylko potwierdzić paszport, ważność paszportu notarialnie. Trzeba mieć czystą kartotekę kryminalną.
Więc to też było bardzo dużo załatwiania w stosunkowo bardzo krótkim czasie od otrzymania pozytywnego wyniku dostania się do tej linii lotniczej do samego rozpoczęcia szkolenia. Cała po prostu formalność, to po prostu ja się nie spodziewałam, że po pierwsze tyle trzeba załatwiać, a po drugie, że tyle trzeba będzie wiedzieć i się nauczyć. Także o budowie samolotu, czemu samolot lata, zawsze mi się wydawało, że to raczej bardziej piloci takie rzeczy, wiesz, się uczą i edukują w tym kierunku, a tu się jednak okazuje, że personel pokładowy jako stewardessa, steward, także musi te elementy znać. Także A, bardziej właśnie. w tym kierunku. Wspomniałaś o stewardach. Dużo jest facetów u ciebie? Powiem W ci, że szkoleniu? mniej niż dziewczyn, ale są. Ale są i powiem ci również, są bardzo zaangażowani, też złapali wiatr w żagle, więc tak, no nie wiem, na naszą grupę to 1/4, o ile dobrze liczę. To 1/4 i tak nieźle. To i tak to nieźle. Mężczyźni. Czyli, czyli nie ma rodzynka, tylko jest więcej rodzynek. Tak. Dokładnie. Już też wspomniałaś właśnie o tej komunikacji na samym pokładzie. Pewnie, jak się tylko mogę domyślać, nie musisz potwierdzać, jeśli to jakaś tajemnica szkoleń, ale zapewne takie szkolenia z komunikacji też mieć będziecie lub już może zaczęliście takie mieć, no bo ja sobie myślę, że opanowanie na pokładzie to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie w kryzysie. Szczególnie w sytuacji, kiedy coś się dzieje i kiedy trzeba uspokoić tak. ludzi. No a jak wiemy, zachować ludzie zimną są. krew. A tak, zachować zimną krew, a jak wiemy, ludzie są różni i potrafią przyjąć jakiś komunikat, ale potrafią go też nie przyjmować. No ja się zastanawiam, czy tutaj możesz wykorzystać trochę naszej wiedzy z naszych wspólnych studiów, czyli właśnie komunikacji społecznej, którą studiowałyśmy Przede lata wszystkim temu. W ogóle powiem ci, że uważam, że studiowałyśmy wspaniały kierunek, bo właśnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna z naciskiem na tą specjalizację komunikacji społecznej to jest tak naprawdę element, który możesz wykorzystać w każdej pracy, która właśnie jest pracą stricte z ludźmi. I właśnie w poprzednich moich miejscach pracy również miałam takie sytuacje, kiedy no. Byli różni, różne osoby przychodziły do mnie, miały różne problemy, różne nastawienie, różne podejście, różne reakcje, różne emocje. I tutaj też trzeba było odpowiednio zareagować, czyli nie dać się po prostu wyprowadzić z równowagi, choćby w środku kipiało i grzmiało i w ogóle co się działo, tylko po prostu umieć adekwatnie tak to załagodzić, żeby poniekąd wilk był syty i owca cała, ale z naciskiem po prostu na to, co nas trzyma, co nas obowiązuje i że każdy właśnie jakieś swoje miejsce w hierarchii powinien też znać, więc uważam, że nasze studia rzeczywiście tutaj też były pomocnym elementem, to raz, a dwa, doświadczenie też zawodowe z innych dziedzin również sprawiło, bo widzisz, fajnie, że o tym też wspomniałaś, bo dla mnie to powracając znowu do tematu realizacji tego marzenia, to też był czynnik, który na to wpłynął, bo ja chciałam połączyć wszystkie swoje doświadczenia zawodowe i również dodatkowo wyciągnąć coś ze studiów, żeby móc to później przełożyć na praktykę właśnie w tej pracy, więc tutaj mi się wszystko przypuszczalnie, idealnie składało. No i ponawiając, mam nadzieję, że będę jeszcze mogła to zweryfikować w praktyce. Ja przy tej okazji jeszcze, bo potem zapomnę, a tego bym nie chciała, chciałam bardzo serdecznie pozdrowić twoje przyszłe koleżanki, znaczy właściwie ty jako ich przyszła koleżanka, a chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Jagnę Zielińską i Justynę Ziop, dziewczyny, z którymi się też dawno temu poznałyśmy, a z niektórymi się nawet uczyłam. A które tymi stewardessami są i które każdego lotu dbają o to nasze bezpieczeństwo i o nasze dobre samopoczucie, żebyśmy się czuli komfortowo, bezpiecznie, dobrze. No tak, dziewczyny sobie chyba świetnie radzą z tego, co przynajmniej wiem, ale serdecznie jeszcze raz pozdrawiam z tego miejsca. Dołączam się w takim razie. I powiedz mi, kochana, czy już tak, no właśnie kończąc troszeczkę naszą rozmowę, ale chciałam ją skończyć bardzo pozytywnie, bo i pracowałaś gdzie indziej, i studiowałaś zupełnie coś innego, o budowie samolotów nigdy nie myślałaś, masz rodzinę, zdecydowałaś się na to, jakby to, czy my jesteśmy już dojrzałymi kobietami?
czy tak jeszcze, nie, nie wiem. Wciąż młodym duchem. W każdym bądź razie, wiesz, no nie mamy osiemnastki, tak? A podjęłaś, wiesz, takiego się wyzwania, jak często podejmują się właśnie bardzo młode dziewczyny bez zobowiązań, a ty jednak i bagaż doświadczeń, i bagaż życiowy masz. No i, no, no i właśnie, i czy to jest tak, że zawsze można, no i że zawsze się da. Jakby, gdzie tutaj jest ta moc, gdzie jest energia? Widzisz, to był właśnie jeden też element, dla których ja nie, przez które ja nie byłam pewna, czy w ogóle mam szansę podjąć się na tym etapie życia pracy w tym zawodzie. No, między innymi właśnie wiek. Ale też tak przy okazji była taka sytuacja, kiedy powiem ci, byłam w Biedronce i kupowałam likier na urodziny dla mamy i pani w Biedronce zapytała mnie o dowód. I to było świeżo, wiesz, przed podjęciem próby na tą rekrutację i tak sobie pomyślałam, mówię, matko kochana, to jeżeli taka pani jest w stanie mnie zapytać o dowód, to może jeszcze nie jest ze mną tak źle, może ja jeszcze, wiesz, nie wyglądam na ten swój wiek, bo to, że się czuję w dalszym ciągu młoda duchem pomimo bagażu doświadczeń, no to wiesz, jedna kwestia, metryczka, no to druga. I okazało się, że widzisz, w jednych liniach lotniczych może być to jakiś tam element, jakiś każda linia lotnicza ma swoje kryteria. Jakaś może mieć tylko na przykład osoby, w cudzysłowie, młode w metryczce. Ale jak widać, nie każda. Więc warto próbować. Mnie się wydawało, że osoby, że tak powiem, z trójką, z przodu właśnie w metryczce, tak jak my, które właśnie widzę jako personel pokładowy, to są już raczej stewardessa, bardziej szefowe pokładu, które mają doświadczenie i po prostu kontynuują tą pracę, ale mając już wieloletnie doświadczenie, a nie, że dopiero zaczynają właśnie swoją przygodę właśnie w tej, w lotnictwie. To się okazuje, że może być zupełnie inaczej. Natomiast wybierając rekrutację na stewardessce, ja się kierowałam głównie tym, żeby to były loty czarterowe, czyli krótkodystansowe, ponieważ już wspomniałam ci o tym wcześniej, ale chciałabym być jednak codziennie w domu, a te pobyty to żeby był raczej taki bonusik niż codzienność. Natomiast gdybym zdecydowała się, gdybym mogła się cofnąć w czasie, znaczy nic bym nie zmieniła, ale gdybym była teraz jakąś inną, młodszą osobą, z całego serca bym polecała wszystkim właśnie młodym, bez zobowiązań, żeby próbowały swoich sił w tym zawodzie, dlatego że nie dość, że będą miały fajną pracę, to jeszcze możliwość zwiedzania pięknych krajów, a przy okazji będą miały zapłacone za hotel, za pobyt, więc te doświadczenia będą naprawdę nietuzinkowe i polecam z całego serca. Ja bym nie zdecydowała się, bo tak jak mówię, no, ja jednak zwiedzać wolałabym z rodziną od czasu do czasu, ewentualnie sama, ale nie na co dzień. Natomiast uważam, że to świetne rozwiązanie dla młodych osób, żeby właśnie zdecydować się na próbowanie swoich sił w rekrutacjach do linii lotniczych, które docelowo są długodystansowe. No i tym optymistycznym akcentem. Każdy, kto ma jeszcze szansę i każdy, kto może zwiedzać świat, niechaj to robi. My czekamy jako turyści na to, aż nas w końcu zabierzecie gdzieś troszkę dalej. Bardzo byśmy chcieli. A tymczasem Borem Lasem chciałam ci życzyć dobrego dnia, cudownego wieczoru, który się już powoli zbliża, spokoju, cierpliwości, tego, żebyście mogli dokończyć szkolenie, żebyś mogła dołączyć do cabin crew, żebyś mogła dbać o nas, no i co, no i radości z życia. A nam wszystkim, tak jak już powiedziałam, no życzę tego, żebyśmy mogli w końcu oderwać się od ziemi, i nawet jeżeli nie siąść do samolotu, to z pustą głową móc się udać gdzieś na choćby krótki odpoczynek, bo nam się wszystkim to po prostu należy, bo mamy trudny czas i powinniśmy się nagradzać nawet jednym dniem takiego odpoczynku i luzu. Dziękuję ci raz jeszcze i raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pięknie to dodałaś, nic dodać, nic ująć. Również mi było bardzo przyjemnie i pozdrawiam także bardzo serdecznie. Dzięki za rozmowę. Buziaczka, do zobaczenia. Buziaczka, pa, do zobaczenia.